Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Tym razem łowca demonów. Stwierdziłem, że skoro wojownik jakby w ten weekend epicki za wiele nie zdziałał i tam, wiecie, nie wyszło to nagranie, no to wejdziemy sobie na tego łowcę. Przebierać się oczywiście nie będziemy, ale coś tutaj może w tych lochach podziałamy. Zmieniłem sobie tylko broń w ten weekend epicki, w te urodzinki w zasadzie. Tutaj nic nie ruszałem, ponieważ te itemki i tak by mi tam dały z 10, może 13 statystyk. Nie dużo, nie mało, ale wiadomo, jeszcze nie ma sensu, bo czekamy sobie do następnego epika, bo przebieraliśmy się tutaj ostatnio. I tak, na wstępie, zanim przejdziemy do lochów, to zrobimy to, co możemy. Może tutaj jakieś levele powbijamy, jeszcze się zobaczy, ale na ten moment, tak jak mówię, ogarniemy to, do czego jakby levela, to co nam levele nie zmieniają, czyli tutaj arenki nie będziemy robić, ale na przykład takie kostki sobie zrobimy. I tak, pewnie zaciekawił was tytuł, bo jest powiedziane, że Demon Hunter jest zbugowany, bądź też zbugowany. I tak, faktycznie, z tego co liczyli na międzynarodowym Discordzie, było to dokładnie w piątek wieczorem, Demon Hunter nie ma górnej wartości pancerza, czyli jak powinno się blokować na tych 50%, tak jak Demon Hunter powinien mieć, to właśnie nie blokuje się i podobno jeżeli mamy za dużo pancerza niż te 50%, to nam to się jakby liczy i oni to tam, wiecie, to są jakieś tam świry, które tam liczą wszystko. No ta gra to jest głównie matematyka, nie? Więc oni tam to wszystko liczyli, coś tam ogarniali i tak dalej i właśnie doszli do takiego wniosku, że Demon Hunter nie ma właśnie tego. Nie wiem, czy wszystko dobrze kliknąłem. Nie ma tutaj, jeżeli chodzi o ten pancerz górnej granicy. Ja na przykład teraz, mając tyle pancerza, ile mam i na tym poziomie, mam około gdzieś tak 60%. I podobno tak jest, błąd zgłosili tam, z tego co wiem. Natomiast jakby był to piątek wieczór, no i ewentualnie jeżeli już ten błąd faktycznie występuje, to go naprawią najwcześniej dopiero jutro, więc kto tam jakby, kto jeszcze może, niech korzysta, chociaż tego nie widać aż tak bardzo na tych niższych poziomach, na tych niższych lochach, ale jeżeli ktoś bardzo ciśnie, oni to wzięli na niemieckim serwerze 41 bodajże jest Parsus, czyli gracz, który jest top 1 Demon Hunterem świata i właśnie on bardzo szybko tam pokonał 486 Tornado, czyli taki można powiedzieć blok, który blokuje no tak naprawdę większość osób i na dłużej po prostu nie możemy nic z tym tornadem zrobić, nawet jeżeli jesteśmy berserkiem, to i tak go ciężko przeklikać, a on właśnie to tornado dosyć szybko zrobił, już tam w ogóle leciał, już tam był chyba na 600, z tego co tam pisali, więc po prostu tak to wygląda, że po tym się jakby połapali, potem tam z nim porobili jakieś testy i właśnie wyszło, że Demon Hunter nie ma tego ograniczenia w pancerzu, co jest no śmieszne, ale też bardzo pomocne właśnie na te lochy już na około 350 poziomie, gdzie głównie na wojowników, wiadomo, gdzie ci wojownicy stawiają tutaj dosyć mocny opór, na przykład w tym tornadzie czy tam gdzieś indziej i po prostu łatwiej jest ich pokonać takiemu łowcy. Ciekawe, muszę przyznać, no ale zobaczymy, jak pewnie jakaś poprawka wejdzie, to jakieś oficjalne oświadczenie tam wydadzą, że właśnie taka poprawka weszła i tak dalej, więc myślę, że po prostu coś takiego się wydarzy i na pewno dam wam znać. Dobra, portalek sobie machnęliśmy, bo mieliśmy mało procent, to wiedziałem, że pokonam. Co tutaj dalej? Tutaj w dalszym ciągu bijemy tego golasa. No traktor nam się robi na 14, nawet nam się zrobi niedługo. I chyba będę od razu, a nie, nawet jeszcze nie mam na serce. Dzisiaj mi pewnie wydropi, bo jeszcze szafki nie robiłem. To nie wiem, czy to serce będę leciał na 15, czy może najpierw trenera na 14, to jeszcze zobaczę, to akurat już nie ma większego znaczenia. Chociaż nie, może tutaj sobie pocisnę tego władcę, bo mam tylko na 7 poziomie, a już by wypadało ten ranking troszeczkę się tutaj zatroszczyć i zacząć tutaj gdzieś w tym przynajmniej top 30 się pojawiać, bo tutaj chociaż no już widzę, że nie wszyscy jeszcze biją top 1 gracza, tutaj niektórzy jeszcze nie, no ale nieważne, nieistotne, w każdym bądź razie tak to wygląda. Dobra, Golas, Golasa tutaj na razie bijemy w dalszym ciągu, trudno, okej, cyk. No i dobra, dużo nam nie brakuje, tak jakby, w sensie no, dużo było tych eventów i tak dalej, więc tutaj cały czas się coś buduje. Ten ekstraktor jutro, no to już nie będą urodzinki, więc szkoda, ale mówię, no nie ma tragedii, najwyżej tego trenera pociśniemy i dopiero potem serce, nie jest to istotne. Gildia, co tutaj w gildii się ciekawego dzieje?
No, jesteśmy na trzeciej pozycji cały czas. Dwugłową chytrę ma już 37%, więc niedługo będziemy w stanie ją, myślę, zbić. Osiągnięcie już sobie zrobiłem, aby właśnie hydrę zabić, więc już mam to zrobione. 37%, no zaatakujemy, nie ma co. I może ten portal, zobaczmy ile on w ogóle ma, bo tutaj się cały czas buguje. 20%, no więc niestety zbić go nie zbijemy. 409, no za wiele mu nie zrobiliśmy, ale niech będzie. Tak jak mówię, tutaj nic nie robimy, więc chyba przechodzimy od razu do lochów. Nie zmieniałem, tak jak powiedziałem, już itemków w ogóle na tym weekendzie epickim, zmieniłem sobie tylko broń. Tutaj im bronię chyba też jakoś tam wymieniałem delikatnie, ale nie wszystkim, nie pamiętam jak to było wczoraj, coś tam kombinowałem z tymi brońmi właśnie tutaj na tym łowcy. To możemy sobie ulepszyć na razy 8, zawsze nam to troszkę da. I tutaj widzę, że jeszcze jakiś itemek, tylko czy my chcemy coś ulepszać? 4, 4, 6. No może ulepszymy jeszcze coś, skoro nam daje taką możliwość. I tak chyba teraz epic będzie dopiero za 3 tygodnie, o ile mnie nie myli pamięć. Więc do tej pory jeszcze, wiecie, w tych itemkach się będziemy męczyć, że tak powiem. Dobra, lecimy, próbujemy coś tutaj. Mam jeszcze 100 milionów, możemy to sobie przeznaczyć. Tutaj mam tyle, no więc teraz w to HP troszeczkę, ale tak z 50 milionów zostawię może. Zobaczmy jeszcze u wiedźmy, czy wszystko jest w porządku, głównie tutaj rękawice i broń. Tak, wszystko jest ok. Dobra, no fajnie by było ten Esteros pokonać. Tutaj jest mag, ale chyba jeszcze nie. Chyba z nim będzie ciężko. No 14 milionów, możemy tą próbę zapisać i obejrzeć, żeby sobie stwierdzić, czy faktycznie. No tutaj bez krytyka, on krytyk. No troszkę nawet stoimy. No, może i by był do zrobienia. Możemy trochę poklikać. Zobaczymy, bo chyba po tym magu jeszcze tam kolejnych też jesteśmy w stanie jako tako przeklikać, więc miło by było, gdyby nas po prostu przepuścił i odblokował tych kolejnych przeciwników. No ale nie wiem, no wiadomo, to jest mag, więc tutaj czyste obrażenia musimy z górnej półeczki. On też nie może nam krytu wsadzić, bo odrodzić się niestety przeciwko niemu nie odrodzimy. O, tam 2 miliony, jaka bliska próba, no nie, niedobrze. No fajnie by było, jakbyśmy go pokonali, ale wiecie co? Dobra, jeszcze do niego wrócimy. Może tutaj na jakimś tornadzie level wbijemy albo coś w tym stylu, więc po prostu sobie na razie odpuścimy. Zawsze to jeden level, tam wiecie, jakieś statystyki. No i dokładnie, tu coś pokonaliśmy, nic nam nie poleciało. Kolejny to jest Loki, Lokiego nie ma szans już pokonać, więc dobra. Dalej, uświęcona tradycją szkoła magii. No tego tutaj Harego ze swoimi kolegami, przyjaciółmi, myślę, że moglibyśmy pokonać, chociaż pewności nie mam. No ustawiłem towarzyszom chyba po 15% PZ, o ile dobrze pamiętam. Chociaż to nie wiem, czy to na tej postaci, kurde, powiem wam, że już mi się mieszałem te postacie. Ten ma 12%, aha, no to nie tutaj to ustawiam. A, wiem, że Kunegundzie na pewno ustawiłem, a resztę po prostu olałem, co sobie zrobimy tam jakoś w przyszłości. Tego Uruka, no to nie ma szans. Tutaj tą Meduzę też raczej nie ma szans. No tego Rona, kurde, w sensie no, tego dwójkę wybrańców i Ron, myślę, że byśmy byli ich w stanie pokonać. Chociaż no tutaj próby cięższe aniżeli właśnie przeciwko temu magowi w Esterosie, więc myślę, że może być ciężko z nimi. Dobra, no broń mamy nową, statystyk tam trochę tutaj wpadło. Ale dobra, zobaczymy. 13 piętro, może pociśniemy. Esterosu nie ma co i tutaj dokładnie. Wczoraj tornadko sobie robiłem, aby dobić 337 level. No i teraz jak sami widzicie, oj, teraz jest mag, ale dobra, padł. Jak sami widzicie, to tornado jeszcze jest tutaj do przepchnięcia delikatnie. No i zobaczymy jak to wyjdzie. No jeżeli jest faktycznie ten błąd, no to mówię, na takim tornadzie najfajniej to widać, najlepiej. Więc po prostu kto może, ten film pewnie wleci o 16, mam nadzieję, że się wyrobię. Więc kto może, ten niech sobie tam korzysta. Oczywiście no wiadomo, oficjalnie nic nie wiadomo o tym bugu, więc można to, wiemy o tym tylko nieoficjalnie. Także pewnie tam wiele osób wykorzystało, zwłaszcza tych z wysokim poziomem. No ale trudno, często się coś takiego właśnie zdarza, że jest jakiś błąd i dopiero później się o tym dowiadujemy. Dobra, mamy jakiś pierścionek, tutaj mamy jakiś epik i wiecie co, ten epik od razu może pójść do kibla, to ja akurat jestem zadowolony, chociaż on 10 milionów, no ale trudno, pójdzie tutaj do kibelka sobie i na razie tak zostawimy.
To są dosyć drogie itemki, te buty w sumie nie tak bardzo, ale te rękawice i klata dosyć drogie. No ale okej, okay, lecimy dalej, może level wbijemy, tak jak mówię, 338 byłoby fajnie. W ogóle byłoby fajnie wbić 340, ale wydaje mi się, że może być z tym ciężko. Dobra, mamy jakiegoś maga. I czy ten mag nas zablokuje? 465 tornadko, no niewiele nam brakuje do poziomu. Kurczę, okej, okay, padł jeszcze, super, no i dobra, i mamy poziom, świetnie. Mamy tutaj też pełny ekwipunek, ale to jest, a mogłem rozmontować w sumie, no ale nieważne. To jest dosyć tanie, ten pasek dosyć drogi. Dobra, wiecie co, to posprzedajemy, jak coś będzie takiego taniego jak tamten przedmiot, to po prostu sobie polecimy w kowala i rozmontujemy, żeby tam mieć troszeczkę tego metalu, zawsze się przyda. Muszę w ogóle też u pomocników poulepszać te itemki na przynajmniej razy dwa. Ktoś mi to napisał w komentarzu pod odcinkiem z Berserka, tam tego metalu mam jeszcze więcej, więc po prostu będzie, przyda mi się, nie? Poulepszać nawet razy dwa, bo nie stracę tam wiele, tak jak mówię, no metalu mam dużo, a jednak mimo wszystko coś tam pomoże, jakieś tam statystyki zawsze dostaną. Dobra, mamy syrenię. Syrenia to jest 468, to jest mag. I co? No i z nim tutaj może być ciężko już, ale level wbiliśmy, więc wydaje mi się, że możemy na razie go odpuścić. Możemy już tutaj nie klikać. No jak sami wiecie, większe tutaj bloki są dla nas jako magowie, aniżeli właśnie te ci wojownicy. Dobra, lecimy dalej. 13 piętro. Podły liczy krupa, zwiadowca. Popróbujemy go tutaj machnąć. Ja tutaj się cały czas jakby tak wzoruję na tym, co Son zrobił, ponieważ Son tutaj wbił 340 level, już ma nawet prawie 341. I właśnie on pokonał tutaj to 13 piętro, pokonał tutaj chyba nawet dwóch w tej szkole, o ile dobrze pamiętam, no i na pewno pokonał ten Esteros, dosyć dużo przeciwników, więc fajnie by było po prostu zrobić to samo, ale jak sami, ale on się przebierał też, nie, tu teraz. A my jakby się nie przebieraliśmy, a ta broń może nie wystarczyć. No chociaż to jest zwiadowca, więc tutaj liczmy na jakieś fajne uniki. No tam 5 milionów może i by był do zrobienia. Kolejny jest mag, z tego co pamiętam, więc tego maga no to już na pewno nie machniemy. Ale zobaczymy, dobra, ile na niego? Powiedzmy do 700, jeszcze tam sobie do tego Esterosu głównie chcę wejść. Więc tak jak mówię, no na niego tutaj nie będę za wiele wywalał. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No jeżeli to ten jakby problem, ten błąd z tym łowcą jest faktycznie, no to jeżeli go naprawią, to wychodzi na to, że ten łowca będzie jeszcze słabszy, aniżeli jest teraz, co ciekawe. Ale no też nie wiadomo, od kiedy ten błąd występuje, czy występuje od samego początku postaci, od samego jakby startu, czy tam jakoś później się wkradł, no nie wiadomo. Szczegółów jako takich nie ma. Jest tylko właśnie na podstawie obliczeń tam wniosek, że coś takiego występuje. A ile i tak dalej, no to już nie wiadomo. No kurde, nie chce nam tutaj się położyć. No lipa, 23 miliony, 30, no ale tam mu zostało nawet 5. No niedobrze, niedobrze. No ale level wbiliśmy, więc coś tam do przodu poszło. Głównie na tych tornadach. Także mówię, no ja bym się jeszcze na tym Esterosie spróbował skupić i tam jeszcze poszukać może chociaż jednego levela. 10 milionów jeszcze na sam koniec. No niedobrze, dobra, no lecimy do tego Esterosu, próbujemy. A jeżeli się w Esterosie nie uda, no to jeszcze może wrócimy do tego zwiadowcy. No kurde, coś tutaj takiego większego miło by było pocisnąć za te właśnie 300 milionów expa. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Do ilu ten Esteros? Może do 500 spróbujmy. Może by się udało. No jedna próba była taka, można powiedzieć, idealna, gdzie mu tam zostało chyba 1,5 miliona na początku, jak klikaliśmy. Więc zobaczmy, jak to teraz pójdzie. No to jest właśnie to, że kurczę, tutaj tym berserkiem to zamkniętymi oczami powinniśmy przejść przez tego maga. No a tutaj się dosyć mocno męczymy. No ale dobra, zobaczymy, może się jeszcze trafi taka fajna próba. A jeżeli nie, no to trudno, no chciałbym wbić ten 340 level, ale tak jak już wspominałem zresztą kilka dni temu przed urodzinami, skupiłem się tutaj na Berserku, z którego swoją drogą wyszło, nie dość, że wyszedł fajny film, to generalnie zrobiłem to, co chciałem, czyli się ubrałem tak jak chciałem i tak dalej, więc ten, no i z Wojownika też miał być film i też miało być właśnie fajne, miały być urodzinki świętowane, no ale niestety wyszło jak wyszło, dlatego tego filmu nie było. No i tak jak sami wiecie,
właśnie 8 milionów. Tak jak sami wiecie, ten Łowca to jest taki nadopchanie, żeby się tylko i wyłącznie coś dzisiaj pojawiło. Ale mówię, no fajnie by tu było dobić ten 340, no a jak nie, no to co? No to się wstrzymamy, troszkę tam pewnie tu wrócimy za jakiś czas, dobić jakieś levele i tak dalej. No i pewnie na następnym epiku tutaj na tym Łowcy będziemy się coś starać poszaleć bardziej. No już zużyliśmy na niego 200 i zobaczcie, nic nam nie chce tutaj paść. Dobra, na tą uświęconą powiedzmy 50 albo 100. Niech będzie 100 na tą uświęconą, bo ona też powinna paść. A jeżeli nie, to jeszcze wrócimy do tego zwiadowcy tam właśnie w tym 13 piętrze. No i jego już popróbujemy z 200 grzybków. I tyle, to będzie tyle, taki krótszy odcinek, głównie informacyjny, żeby wam powiedzieć właśnie o tym błędzie. Żeby kto tam chce, to niech jeszcze używa. Oczywiście nie polecam, no ale wiecie, nie macie wyjścia, jeżeli chcecie skorzystać z urodzin, no to musicie poklikać i tak dalej. Tam swoją drogą bliska próba dosyć, ale no niestety. Niech używa kto chce, a kto nie chce, no to pewnie jutro jakaś poprawka wleci i jeżeli będzie jakieś info, to też oczywiście dam wam o tym znać. Dobra, no dawaj. Tam chyba po tym lochu jest dwóch, w sensie kolejny to też jest mag, w tym sensie. No ale niestety, dobra, nie padł, mamy 400 grzybów i myślę, że tak z 200 damy na to 13 piętro, popróbujemy, tego liczy krupę, no żałuję, że ten mag nie padł, kurczę, no ten mag, dobrze by było jakby on padł, byłoby fajnie, no ale nic, no level wbiliśmy, w sumie nawet nie cały, tam z pół, także zawsze coś, zawsze troszkę do przodu. No ale trudno, no tak jak mówię, no tego Łowcy, powiem wam tak szczerze, że jeżeli chodzi o Łowcę, to jeżeli bym miał rezygnować z jakiejś postaci, bo kto tam śledzi jakoś kanał i tak dalej, to wie, że mam na ten moment 4 właśnie postacie, to jeżeli bym miał rezygnować z jakiejkolwiek, to byłby to Łowca, bo źle mi się gra na tym Łowcy i swoją drogą serwer też jest taki średni, można powiedzieć, ta 38, generalnie polskie serwery mi się nie podobają przeważnie, ale na przykład taki S37 wyszedł fajnie na prostą i fajna tam jest ekipka do gry, natomiast tutaj może też się jakoś tam wyklaruje z czasem, no wiadomo S37 już trochę stoi, ale generalnie na ten moment i serwer jest taki sobie i właśnie tym Łowcom też mi się słabo gra, więc jeżeli bym miał kończyć na jakiejś postaci, to chyba ten Łowca to byłby pierwszy na celowniku. No ale zobaczymy, no na razie póki gramy, to gramy, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Ekipę tutaj mamy bardzo fajną, jeżeli chodzi o naszą gildię, więc tutaj z tymi chłopakami na pewno fajnie by było na jakimś międzynarodowym wystartować właśnie taką samą ekipą. Znaczy no, taką samą się nie da, ale tam na przykład podobną, aby właśnie spróbować sobie swoich sił na międzynarodówce, no bo tutaj to wygląda jak wygląda. Dobra, no i co? No i chyba tyle. Chyba nam tutaj ten zwiadowca niestety nie padnie, więc no jeżeli chodzi o sam ex z lochów, no to jesteśmy bardzo do tyłu. Ten jeden level jeszcze tutaj na pewno byśmy wbili. No ale trudno, tak jak mówię, no i tamki mamy już takie, można powiedzieć, delikatnie przestarzałe, więc nie ma co. Dobra, to by było na tyle. Tu mam itemki do tornada. Pierścień jest, więc pierścień sobie oczywiście damy. Nawet nie wiem skąd on mi poleciał, ale skoro poleciał, to spoko. I co tutaj więcej? Kółkiem możemy zakręcić, bo i tak levela już nie wbijemy. Zobaczymy, co mi tam ciekawego poleci. No, to można dać na rozmontowanie. No i dobra, jak to tutaj wygląda, jeżeli jeszcze chodzi o rankingi, bo dawno już tutaj nie było odcinka ani nic. Jeżeli chodzi o tutaj łowców demonów, to jesteśmy na pozycji chyba trzeciej. Tak, bo tutaj Dafuk też ładnie poleciał w te urodziny. Także nas wyprzedził znowu z levelem, bo tam miał chyba do nas straty z 2 albo 3 poziomy. No a teraz poleciał ładnie, pocisnął właśnie tak naprawdę wszystkie te lochy, które my dzisiaj próbowaliśmy, no to jemu padły. I poczekajcie swoją drogą, jak on tutaj ma, jeżeli chodzi o... No zręczności ma mniej, HP ma delikatnie więcej. A ile tutaj itemki? No itemki mu dają po 5, broń ma słabszą, kurde, jak on to przeklikał, to ja nie mam pojęcia, no to ma plus 10. A, no on ma tego pancerza trochę więcej, chociaż nie, no na przykład na czapce traci 2000. Nie wiem, no itemki ma praktycznie takie same, statystyki ma identyczne. Zobaczcie, inteligencji ma nawet mniej, tutaj tej zręczności ma prawie tyle samo, HP ma też praktycznie tyle samo.
broń ma słabszą, jeżeli chodzi o minus 15 średnie obrażenia. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak on to przeklikał, nawet ma jeden gaming na HP. Także mówię, no nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyć, no nam się niestety nie udało, trudno. I okej, jak tutaj wyglądają jeszcze rankingi pozostałe? Na pupilach jesteśmy na czwartej pozycji, także w sumie ślipa. Te pupile mi się strasznie nie podobają, jeżeli chodzi o ranking, w tym sensie, że możecie być na przykład przez cały tydzień top 1, możecie wygrywać wszystko i tak dalej, robić codziennie 5-0, a raz tam jakoś wam RNG, powiedzmy, nie będzie sprzyjało, w tym sensie, że na przykład, nie wiem, wasz wykijadło 60, na wykijadło 30 przegra, bo tamten zrobi masę uników i po prostu tak spadacie w rankingu, że mimo z tej przewagi, którą budowaliście przez cały tydzień, ja tak miałem na przykład na początku tego serwera, że siedziałem na top 1, chyba tam mówię, no praktycznie tydzień albo coś koło tego, i później raz przegracie jedną dosłownie walkę i z tego top 1 spadacie na top 10 na przykład, więc no lipa, bo powinno to jakoś inaczej działać, że albo za przegraną walkę aż tyle nie tracicie, albo po prostu więcej za te wygrane zyskiwać, żeby jakąś tam przewagę budować, bo mówię, no teraz aż strach jest walczyć, jeżeli jesteście na top 1, bo mówię, coś tam nie pójdzie, wiadomo, że pety to jest duża losowość, coś tam nie pójdzie i w tym rankingu bardzo spadacie. Podziemia, no wyglądają jak wyglądają, my się tu skupiamy na, mówię, serce, traktor i trener, na razie nie rozwijamy tego władcy i tak dalej, chyba to się zmieni od jutra, ale zobaczymy, w każdym razie, no mówię, ten ranking podziemi to i tak tam bardzo nie jest ważny. No jeżeli chodzi o gildię, jesteśmy na top 3, wczoraj odparliśmy atak Protego, udało się, więc fajnie. I tyle, tak jak mówię, no jeżeli chodzi o gildię, tutaj te poziomy wysokie mamy, jesteśmy mocni, nawet bardzo, te poziomy na przykład tam ponad 315 to są bardzo mocni zawodnicy, natomiast środek i dół mamy taki, można powiedzieć, słabszy, co za tym idzie właśnie, ten średni level mamy tutaj na poziomie 304, natomiast Protego ma tutaj 313, więc prawie 10 więcej, no i Hatka ma 310, więc też dosyć dużo, dosyć spora przewaga nad nami. Ale okej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy, no na razie tutaj mówię, ta góra powiedzmy 310-315 plus ciągnie tą gildię do przodu, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, jest w przypiętym komentarzu, subskrybujcie z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo miło, zostawiajcie komentarze, możecie podyskutować tam. Możecie dać znać w ogóle, jak tam wam poszedł event urodzinowy i tak dalej, co tam słychać, poczytam chętnie. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.